Tryb samolotowy załadowany, a więc możemy rozmawiać. Kubuś, co dziś tu robimy? Dzisiaj to robimy, jesteśmy na małym pierdolniku i chcieliśmy wytłumaczyć zasadę działania turbosprężarki. Zasada działania turbosprężarki? A, nie, chuja, nie to. Eee, chcieliśmy powiedzieć o kosztach kompresora, tak? A, no teraz mi się wszystko zgadza, gdyż było <grym> bardzo dużo pytań od widzów. Jagoda, Jagoda, skąd ty wziąłeś na to pieniążki i powiedz od razu, ile ich wziąłeś? W takim razie wytłumacz, ile taki zestaw kompresora kosztuje, zamontowanie go. Jakoś ja to trzeba z Ameryki punktu... ściągnąć to albo gdzieś kupić, coś to używane, nie? Jeszcze kwestia jest taka... A Ale mówisz o części. O części, bo generalnie to jest cały kit tam, kurwa, pompa, paliwa, wtryski, wszystko w tym kicie jest, nie? Mm -hmm. I kurwa pompa wodna i chłodnica wody, i rurki, i wszystko chuje moje dziki wężu. Ciebie, żeśmy w chuj tam zmian dokonali w tym zestawie. To no. on jest zbyt doskonały, nie? Mimo, że tyle kosztuje. To czekaj, to jeszcze tylko weślimy. Nowy ile taki kosztuje? Koło około 7 tysięcy dolarów. Za nowy taki dolarów. cały zestaw Stilena z wodnym chłodzeniem. Z tą wkładem takim samym do kolektora sącego. W komplecie. z jest kolektor z tryski, pompa paliwa, te wszystkie mocowania, całe kompletko dostać. Jak dopłacisz 500-600 dolarów, to jeszcze dostajesz z do tego kabel i program gotowy, żeby to wrzucić. Mhm. No ale trzeba też wyjaśnić, że można kupić używane. Łatwo jest dostać taki używany? Kurwa, raz na rok się gdzieś tam zdarza. Raz na rok? No. No Mówi o Polsce. Tak, tak. I to no idzie kupić za połowę cena, bo nawet rsanie jeszcze. Mhm. Nowy. A zagraniczne jakieś fora? To jest to na ebayu.com, kurwa, na ebayu amerykańskim trzeba tego szukać. To jest amerykański produkt, no to Ameryce trzeba szukać tego po prostu. Trochę tego będzie, bo to nie jest do Nissana No 300... tam może jeden, może dwa w roku się pojawiają, nie? Aha. No trzeba polować to. To jest coś dedykowanego po prostu do tego. Tylko tej do 370Z, doski. do VQ37VHR, no ale, ale, ale gdyby mieć Infinity? Też można go zrobić, to jest przeroby parę rurek, kurwa, chociaż nawet nie, bo kompresory jest w tym samym miejscu, kolektory są, są takie same, to, to będzie tam wszystko pasowało, kwestia jakieś tam węża wymienić pod no przewodnego. Jest filmów na YouTube z tym, więc sądzę, że jednak a, nie, a, nie bo tego jest było. Taki, ten Twój zestaw jest taki bardzo uniwersalny, chociaż fakt, że bardzo dużo zmian w nim zrobiliśmy, nie? Jeżeli chodzi o koszty, no to też, tak, e, tak jak ktoś sobie, sobie, sobie kupi taki nowy cały zestaw, no instrukcja właśnie. jego podaje, kurwa, czas montażu to 16 czy 18 godzin. No Przechodzę tak jak... do Ciebie z takim kompresorem i mówię, Kuba, zamontuj mi to, ile mhm. to kosztuje? O, o no gdzieś tak, yy, <laughs> kurwa, no i tak my to dużo byśmy no teraz już byśmy dużo szybciej to montowali, niż yy, w przypadku tego. Yy, kurwa, no tak jak wiesz, jak na no przodku jest no jest tak, tak. Byłeś trochę ty? długo czekałeś, trochę się chciało, czasami się trochę nie chciało, inne jakieś roboty były dobre, udało się. No Wszystko wiadomo, co No Ale przyjemnie, fajnie się go montuje, co tu pierdolić. Mi się wydaje, że sam montaż, czyli tam, nie wiem, ta modyfikacja tego układu paliwowego, te pompy, te kolektory sące pierdolenie, się z tym dorabianie tych kluczy, za mhm. sam taki montaż, montaż fizyczny, koło trzech koła trzeba wziąć i do tego koszt y, licencji i strojenia. I to mi się wydaje, że gdzieś tak drugie trzy koła trzeba by tym po prostu tak ktoś kupuje sobie gotowy zestaw i chce go zamontować, wydaje no mi się, dobra. że w tej kwocie byłoby to do wykonania. A że ktoś się uprzej i chce mieć tak jak ja, czyli zewnętrzny interkuler powietrzny, ile to jeszcze trzeba byłoby doliczyć? Hmm. Nie mówimy o częściach Twojej pracy. No wszystko, kurwa, wszystkie rury tam masz przerobione, każde. I nic no. z tego zestawu nie zostało, nawet z tego kolektora sącego wszystko wyciągaliśmy. To mi się wydaje, że dla przeróbka całego układu dolotowego trzeba będzie gdzieś jakieś liczyć około 5 koła. Mhm. Coś tam jeszcze było, kurwa? Liczysz już z częściami? Tak, tak, z częściami. Mhm. Czyli... Świetce nie, są w zestawie, pompa paliwa jest w zestawie. Kurwa, to my tylko w sumie to ro, całe robienie żeśmy zrobili po prostu wokół tego interkulera od nowa, no pomalowaliśmy je tyle. Mhm. Dołożyliśmy rolkę pośrednią jeszcze, to też warto moim zdaniem zrobić, że się ten pasek nie ślizgał, to tam na jakieś grosze podejrzewam, to około 120 zł. No to uznajmy, że to jest w cenie. To już jest w cenie. Kurwa, tak myślę, myślę i chuj. Układ paliwowy A przynieśliśmy do Ciebie mafy. Ee, że kurwa chujowo są jak są na stronie sącej, no bo tam zaburzenia blow i tak dalej duże by robił, nie? Mm -hmm. to jeszcze mm -hmm. w tym czasie, no to w tej cenie by, by spoko można było zrobić no Czyli... i dzięki takiemu czemuś jak jest u Ciebie, to można sobie dowolnego blow ADV, co chcesz, może sobie wsadzać, bo na stronie tłoczącej masz, ma, ma w sensory nie? Podsumowując, poza kosztem kupna takiego kompresora no trzeba... warto to zrobić, no bo on jest wydajniejszym... Trzeba policzyć 11 tysięcy złotych. Tak, z takim usprawnieniem od razu jego, no. I to już będzie wystrojone. Ale kurwa, panie wycołcie, zrobiliśmy pompę, pompa, wsadziliśmy i w tryski. Chuj, to, tak. to i tak trzeba by zrobić, bo celna pompa 500 nie obsłuży. A to jest w tej cenie, ta pompa i tak dalej? Tak, w cenie całego zestawu z Ameryki. Tam w tym A. cenie bazowym zestawu z Ameryki nie ma jedynie... Yy, licencji i programu. No dobra, to mamy omówioną kwestię kosztów, czyli mm -hmm. jak kupicie taki kompresor za 20 tysięcy, no to znaczy, że to jest koszt o 30 tysięcy złotych. No, z upgrade'ami takimi jego montażem. Dokładnie. 30 000... Jeszcze można się pobawić z jego napędem. Kurwa, generalnie u Ciebie to z tego wozu można tyle mocy było Taki trochę mam niesmak, mógłbym się z jednym pomiarek na 600 plus zrobić. No. Taka prosta le recepta, kurwa, zostawi ten zapon co był na f 11,5 jak był i dojebać odcinek na 8, bo on cały czas, kurwa, im wyższe obroty, cały czas z górą moc dopierdala. Tak. I no, akurat nic by się na stało, nie stało. Na pierwszym, drugim, trzecim biegu myślę, że też nie. Dopiero na czwórce jakbyś chciał tam nie wiem, 240 polecić. No to jest tak przyjemne znaczy. wiedzieć, że ten ten zapas który jest, się jest. nie korzysta. To, no, szóstka myślę, że pękła. Tak fajnie, bo wiesz, pokazać, że kurwa jest 600. No dobra, a tak. Dobra, a, ale tak a jeszcze można kółeczko bo wsadzić napędzenie. Tak realnie, życie. że ktoś nie chce ruszać słupka, czyli silnika. No, mi się wydaje, że to co jest u ciebie to jest już bardzo gruby zestaw. To, jest to już 500 koni to jest no, gwarantowane. 500, suma. 510 koni to już jest, no kurwa, seryjny silnik. Weź pod uwagę, że ten kompresor, że silnik ma 510 koni, a ten kompresor fizycznie 60 koni może zapierdalać. Gdzieś no to... silnik tak jakby produkuje, nie wiem, 560, 570 koni, a fizycznie hamowano te 50 koni. To zadam ci takie pytanie. To jest duża moc, duże obciążenie. Pytanie, na do księgami. którego dążę. Czy Dlatego go tak szybko cię osłabialiśmy. Mając te koło 8,5 sekundy 120. Mhm. bo ja bym samemu pewnie by jeszcze mhm. z te 20 udało się uszczknąć. Założyłeś steryny koła 19, to jeszcze 20 by się uszczknął. Gdyby chcieć to, pół. <grym> to osiągnąć na zestawie Turbo, to przy takich czasach, mając Turbo, dałoby radę robić to jeszcze bez zakucia? Wiesz co, turbo w chuj bardziej z silnik termiczny nie odprowadzam. Tu masz kurwa turbospężare no. To co z tego, że masz wydech, kurwa, 3 cale, czy chuj wie jaki, tutaj masz wlot i tak jest bardzo dużo turbo spężara. To jest turbo spężara w wydajności tam, nie wiem, 950 no. koni. później kurwa to Ci się do dwóch takich średniczek zmniejsza wszystko, cały układ wydechowy, Jeszcze jest są przyciskane te spaliny przez wirnik. Mhm. Silniki turbo mają dużo większe obciążenia termiczne. Kompresor Czyli... dużo mniej termicznie obciąża silnik. Podejrzewam, hmm. że Ty masz GT w tej chwili maksymalnie, ale to maksymalnie z jakieś 820 stopni, 830. No tutaj przy takiej mocy na turbo. Bo byś miał z 900 już, nie? No dobra, ale dążę do tego, czy gdyby chciał mieć takie 8,5-100-200, da radę to zrobić bez kłucia silnika na zestawie turbo, czy to już yy, Da radę? się, da się, no bo też no, można, wiesz, zapłonem wszystkie te moce sobie ograniczyć, te obciążenia mechaniczne, termiczne silnika, nie? A kosztowo jak to stoi? Podobnie, czy drożej? Kurwa, wiesz co, turbo jest o tyle fajne, że kupujesz wężarką i wszystko jesteś w stanie samemu sobie w Polsce zrobić, nie? A tutaj na no, niektóre są elementy takie skomplikowane, Rzadkie. zawiłe, że, że no, mhm. całe korzystamy z całych zestawów z Ameryki, nie? I turbo, to jest też dużo więcej momentu obrotowego, produkuje ci relatywnie mm. mało to wyszło tylko 520. No Żeby na się, że... zrobić 500 koni, no to tak absolutnie minimum 600 Nm byś miał, nie? Mhm. i byłoby i... podobnie. No i trochę lepszy byłby czas na turbo, bo u ciebie, zauważ, robiliśmy 100-200, to w stówę mhm. wjeżdżasz przy 4000 obrotów, a jeszcze nie miałeś full niuta. Na turbo już byś miał 3000 obrotów full niut, no lepszy by byłby czas na turbo 100. Myślisz, że taki silnik spokojnie też nie zakuty. Dużo bardziej korbowody ma obciążone, dużo większe ciśnienie w tym, że pracuje, no bo no więcej z tego kurwa jeszcze może Inaczej. Że... Ty, co w tym setupie byłoby bezpieczniejsze? Kompresor czy turbo? Kompresor bez porównania w ogóle. Mm. I czy na kompresorze no, można dużo pe pewnie na przykład V-maxa sprawdzać, bo na turbo to strasznie ci ta temperatura spamić później już do pierwszy. Dobra, to albo. pójdę krok dalej, żeby. Sorry, że tak kurwa w ciągle coś nowego wymyślam. No. Ale pójdę krok dalej, żeby wymusić na tobie tę odpowiedź, którą chcę usłyszeć. Czyli, że kompresor jest lepszy pod jakimś tam względem, oczywiście. A wiem, o co się chodzi. Gdyby kompresor... zostawić... Dobra, no, Ale nie, no. gdyby zostawić ten Pierwszy wynik 565 no, koni. No, no. Co mówisz, że byłoby jeszcze ok. Silnik być Przede wszystkim wniósł. żadnego spalania stykowego byś nie miał. Mhm. Też nie miałbyś zagrożenia, że jest za wysoką temperaturę, że ci tłoki na przykład spłoną, stopią się seryjne. Mhm. Gdyby e... chciał uzyskać podobny wynik na turbo, uda się bez zakucia, czy już trzeba byłoby kuć? Kurwa na bardzo jakiś krótki okres czasu, ale to taki bardzo, no bo to już za, za dużo, no to nie borykujemy się, nie mówimy ale kurwa, o kurwa czym... jeszcze jedna jest duża zaleta, nie masz no. w ogóle turbodziury, masz cały czas jeździć z silnikiem wolnosącym. To prawda. Czy w pierwszych no. tysiącach obrotów umiesz dodać gaz, od razu masz bóst. a w turbo umiesz dodać gaz, bo nie chcesz sobie pójść w bokiem, Trzeba poczekać. chcesz sobie ująć dodać gaz, to nie masz od razu takiego pierdolnięcia. to masz od, no, z wolnosącym silnikiem cały czas jeździsz, cały czas mu podawane to powietrze, nie? Możemy oczywiście metę, nie no? na chwilę. Trzeba byłoby już raczej zakuć silnik przy turbos, nie? Oj, tak. No mówię, no większe masz obciążenia termiczne, no i też w komorze spalania masz tej mieszanki więcej, no bo ta mieszanka nie wypierdala do luźnego wydechu, tylko jest stłamszona w turbosprężarce. Mhm. W turbosprężarce masz jeszcze coś takiego, że między głowicą silnika a turbosprężarką ciśnienie ci się wytwarza. No i wydajność turbosprężarki polega, że nie wiem, z trzech barów ciśnienia spali, no na ci jeden bar ciśnienia do ładowania. W kompresorze czegoś takiego nie ma. Mhm. Nie masz po prostu, nie zatykasz silnika, luźny ma wylot spalin i też przez to ma mniejsze obciążenia. Czy można wyciągnąć z tego taki wniosek, że zakres y, osiągów, które można osiągać na kompresorze bez kucia, jest minimalnie większy? Jest większy, jest większy. No. Jest większy. No, no, no. Czyli słowem. Bo... No i też pod uwagę, że mniej kompresor tak jak moment obrotowy produkuje. No tak, to I jest też jego... nie, nie masz takiego pierdolnięcia w te korbowodzie, że dodajesz gaz z inżynierów. Bez tylko masz tak, mm, tak łagodnie, płynnie wszystko się dzieje. Znaczy, tak, o lepiej, 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 lepiej. lepiej. A gdyby chcieć pójść ten level, level wyżej, czy zakuć silnik, jakie to są koszty, żeby widzowie wiedzieli. Więc co mi się wydaje w takim przypadku twojego kompresora. Kurwa tak eksperymentować, nie eksperymentować. Korba sterina no to na tam zniesie mi się 600 700 Nm, w ogóle to bez pierdnięcia. Kuty lekki tłok stopień sprężania najlepiej moim zdaniem, że miał około dyszki, no bo też żeby tego, ta sprawność tego kompresora nam za bardzo nie spadła, teraz masz stopień sprężenia 11 mhm. i mocne śruby w do łba, bo Ale, w Nissanach lubi rozciągać łby i wtedy zrobić mi się wydaje takie 600 fajnych koni, nie? Gdyby chcieć się tak po sprawiedliwie porównać do turbo, czyli żeby o taki sam upgrade, czy korby też uwzględniamy. W turbo prędzej trzeba korbowody wymienić, no, dokładnie. no bo mają, no większe są momenty i większy jest taki Taki, kurwa nie wiem, jak to nazwać, że nic i jednak, no że to... nie ma takiego płynnego narastania tego nacisku na panel. Z czym to się je, jakie to koszta? Żebyś mógł mniej więcej powiedzieć. Mm, no ja, ja kurwa, ja to. Pełne nie... zakucie no, tłoki zawsze daje sobie tam kutę nadwymiarowe, no bo jak wsadzisz co nominalne, to one wyjdzie, że jakieś pasowania mają po popierdolone, ale Ja to lubię ciasno na kuciznę pasować, żeby to nie wpierdalało oleju, nie klepało, nie zużywało się za szybko. Mhm. A generalnie tak jakby było kuć taki silnik Nissan 370Z, no to z minimalnym kosztem, jakim trzeba się liczyć, to moim zdaniem z wyjęciem, rozebraniem, z tymi wszystkimi szlifami, do perłami to jest około 16-17 tysięcy złotych, trzeba tak liczyć. Okay. I tak w tej cenie zawsze wyjdzie, że tam pompę wody trzeba wymienić. Czyli 20 trzeba liczyć? To już chyba z tym jest wszystko wliczone, mhm. bo miałem na taki przykład też chłopakowi z 370Z, ma Twin Turbo, 44 tysiące przebiegu miał silnik, a już na przykład rozrządy miało porozciągane, po prostu od nowość ten samochód miał po prostu ciężko, że to się zużyło, a czasami się rozbiera jakiegoś Infiniti ale co ma 300 tysięcy kilometrów i go, kurwa, mniej ma rozciągnięte to rozrządy, mhm. a generalnie jak kuje furę, to zawsze nowa wody i, i nowe łańcuchy i napinacze międzywałkowe, mhm. to już jest w tej cenie, nie? Czyli tak reasumując. Ale opcje są jeszcze takie, te kołkowanie tego bloku warto zrobić dla świętego spokoju, to tam kosztuje około 800 Mhm. Że masz te tule wokół tulei cylindrów, masz te kołki wpierdolone, żeby ta tuleja się nie ruszała, że mhm. prawdopodobnie jest to było wyjebanie oszczelki To co łowicą. miał człowiek, ciuk. Tak i śruby w tym bazowym takim kuciu to z Dżuka Turbo tego 1.6 wsadzone no są mocniejsze, odporniejsze na rozciąganie, ale to ma RP pierdolone. Czyli, czyli reasumując, koszt założenia takiego zestawu jak mam ja bez upgrade'u to około 6 tysięcy złotych? Tak. Czyli koszt zakupu kompresora plus y, około 6000 zł? No, na gotowa gdyby go jeszcze upgrade'ować, ten... trzeba dołożyć do tego kolejne 5 kafli? No, 56, tak sobie powiedzieć. Realnie, no. co można na tym osiągnąć, tak żeby to bezpiecznie jeździło? No, na, mi się wydaje, że no, twój, ze, twój zestaw taki jest wymuszony, po prostu, żeby był trwalszy. że, mhm. że, że, że Kurwa, mi się wydaje te 520-560 kończy, by zostawić tam jeszcze z jeden stopień zapłoniku zrobić. Ale u ciebie i tak, jak na drogę wyjechałeś, mieliśmy to. Kropleć paliwa zwiąty, to no masz za 520 koni. Mi się wydaje, że to jest taka super bezpieczna wartość. Mhm. Że do, do stuku na przykład jest granica aż 7 stopni przyspieszenia zapłonu, nie? Gdyby porównywać to do Soft Turbo, czyli bez kucia, jakie są koszty kompleksowe założenia takiego turbo? No mi się wydaje, że gdzieś tak od dwóch d trzeba liczyć, przynajmniej za, za takie kompleksowe urwienie takiego Nissan na 370 Czyli Ale za gotowo z wszystkim. Zakładam, że ktoś znajdzie taki kompresor za 9000, no, to, to tak wyjdzie na to samo. Tak, tak, ale jak ktoś kupi nowy, to. Ja, pierdolę, z 35 koła, nie i plus A tak, żeby było bezpiecznie na długą metę na soft turbo, jakie to byłyby. A, no do, cyfarki... do podstawowego uturbienia trzeba dołożyć to, co u ciebie też wyjdzie tak. zaraz. Chodni oleju koniecznie trzeba dołożyć. Mhm. Bo parę razy dasz pizdę i co olej już za 30-40 no tak. ma. Eee, no i weź pod uwagę, że też miałeś luźniejszy wydech, nie? Na seryjnym wydechu to mi się wydaje, żebyś miał miał 89. No ale konium. zakładamy, że Wicma. Wydech, wydech to jest podstawa wydech. i w turbo i w kompresorze może być. Musi Załóżmy, że widz ma zarówno chłodnicę oleju, jak i wydech, żeby tego nie uwzględniać. To, jakie to co, 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 co będzie trwalsze teraz? Ma nie, pytania, pytanie czy... na takim soft turbo, jakie byłyby to parametry na, na hamowni? Tak Powiem ci ubiegł... że w przypadku turbo takich silników to jakieś 460-480 koni Max, wolę tej wartości nie przekraczać. No, mm. że tak, żeby to, by to będzie, było na dłużej. Tak, bo to będzie tak, ponad 600 tonometrów. Nie, około 600 właśnie, mhm. na jakimś takim doładowaniu pół bara. To chyba wszystko, co chcieliśmy wiedzieć, bo kolejnym etapem jest zakucie i tu około 20 tysięcy trzeba do, dokładać. Wiesz, nie znam dokładnej wytrzymałości tych elementów silnika, ale można też popominać na przykład z seryjnych tłoków, trochę materiału wybrać, żeby go odprężyć do mniejszego stopnia sprężania. Mhm. Bo u Ciebie na pierwsze co pierdolnię, już robiłem taki to. zestaw kompresora, Około 570 koni miał, to właśnie tam pękły tłoki między pierścieniami. Nie? Mhm. I druga, taka słaba, piętna, ta chwilę słaba przy doładowanych tych silnikach, to są właśnie, no brak tego zaokółkowania, że są luźne te tuleje mhm. no i oraz seryjne śruby od głowicy. Że, że tam na 11 na 1,25 jest i kurwa ciągną się po prostu, nie? tam tam wolnosaki rozbierasz czy coś, mówisz o kurwa, nie prościągane te śruby, pierdolone. Mhm. Więc to mhm. warto szpila RP wsadzić, potem ten stopień sprężania i wydaje mi się wtedy, że u ciebie w te 565 koni być można błose zestawić, nie? A znalazł, że jeszcze. Skoro że mózg to A teraz, to już tak e, poza konkursem, zapytam cię, co gdyby był alkohol, zakłóć silnik, zrobić to kółeczko. Jak myślisz, realnie ile, wydaje, ile, ile można wydobyć na, tego na zawody? Kurwa. A właśnie jest fajnie, no bo wiesz, jak zajadajesz alkohol, tego zapłonu można dopierdolić dużo. Takie stężenie 30% do tego VIPA Racing 100, co masz, to jakieś 4 stopnie można zaponu dojebać. Mhm. Tam widziałeś, co się stało, 6 stopni zapłonu, to u ciebie tam w zasadzie 60 koni było, nie? Mhm. Mhm. Jak miałeś 22 stopnie, to na alkohol można było zrobić 26-27 stopni przy tym doładowaniu, co miałeś i podnieść wyżej odcinka, to mi się wydaje, że taki stary silnik krótkotrwale, mi się wydaje, że już na tym co masz, to już bym miał ze 640-650 A gdyby go zakłócić, zmaksować ten kompresor, to tw w Twojej ocenie, ile ten kompresor później będzie? Później będą, mi się wydaje, przy zwiększeniu doładowania jeszcze większym będą problemy z ślizgającym się paskiem Wiesz, kiedyś mm. takie rzeczy przerabiałem, mm -hmm. mi się wydaje, że tak maksymalnie chyba z 700 z alkoholem Spoko. Że to już będzie taka maksymalna granica, a później będą problemy właśnie, że tam się pasek grzeje, że może pierdolnąć pasek czy coś, nie? I że często ten pasek trzeba będzie wymieniać mm -hmm. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie Wasze pytania odnośnie kosztów i możliwości takich 700 Na 700 na, na silniku, nie? Czy pamiętacie wszystkie opory i tak dalej. Tak jest. Także kubu. trzeba się, widzieliśmy dalej. Wracamy do Wrocławia. Łapy nie ma, chuj.